Jestem geografem, urbanistą i znaczna część mojej pracy polega na zbieraniu informacji. Do niedawna konieczne były tygodnie, aby uzyskać potrzebny mi zasób informacji. Obecnie dzięki internetowi jestem w stanie zrobić to niekiedy w jeden dzień. Witamy w programie Aktywni 60+ w internecie. Internet odmienił dostęp do wiedzy i wszelkich informacji. Opowie nam o tym poznany już wcześniej pan Jacek. Internet wykorzystuję też jako źródło informacji z różnych dziedzin, niekoniecznie z dziedzin związanych z moją pracą. Jest to poszukiwanie informacji dotyczącej miejsc, osób związanych na przykład z moimi lekturami. Do niedawna sięgałem do encyklopedii. Tu jeden z 12 tomów Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. W tych 12 tomach zawartych jest 80 tysięcy haseł. Obecnie w polskiej wersji Wikipedii haseł już jest ponad milion. Zgadza się. 24 września 2013 roku w polskiej wersji Wikipedii pojawiło się milionowe hasło, a na początku grudnia haseł było już 10 tysięcy więcej. Wikipedia ma 287 wersji językowych, w których w sumie znajduje się, bagatela, ponad 30 milionów haseł. Została uruchomiona 15 stycznia 2001 roku. A już 9 miesięcy później, 26 września, powstał pierwszy artykuł po polsku. To 6. najczęściej odwiedzana strona na świecie i 9. w Polsce. Informacje w internecie, po pierwsze, są, co dla mnie jest ważne, błyskawicznie dostępne. Kiedy nie chciałoś mi się po prostu iść i kartkować encyklopedii, teraz kliknięcie, informacja jest szybka. Po drugie, informacje, oczywiście trzeba je samemu umieć zweryfikować, ale są na bieżąco aktualizowane. Dla przykładu interesuję się sportem i rozgrywkach, czy to ostatnio Mistrzostwie Świata w siatkówce. Na bieżąco można śledzić wydarzenia, które są, i hasła nawet w Wikipedii aktualizowane są właśnie z godziny na godzinę wraz z rozwojem tych wydarzeń. W internecie możemy również wymieniać opinie, tworzyć treści i dzielić się nimi z innymi. Największą popularnością cieszą się blogi, czyli internetowe pamiętniki, w których autorzy subiektywnie opisują i komentują rzeczywistość. Wideoblogi, czyli blogi w formie filmików wideo. Fora i serwisy tematyczne skupione wokół jednego zagadnienia. Serwisy społecznościowe zrzeszające ludzi poruszających całe spektrum tematów. Wirtualne galerie zdjęciowe z albumami tworzonymi przez użytkowników. Jestem przyzwyczajony do druku i do papieru i codziennie kupuję i czytam gazetę, ale równie często, zawsze codziennie sięgam też do informacji internetowych, zwłaszcza dotyczy to informacji lokalnych, związanych czy to z Warszawą, czy z nawet mniejszą częścią, nie wiem, z dzielnicą, z czymś, co tutaj się dzieje, ewentualnie z czymś bardzo specjalistycznym, co w gazecie nie jest opisane, ewentualnie z elektronicznymi wersjami gazet, które, zwłaszcza co dla mnie jest cenne, szereg informacji wizualnych dają w znacznie szerszej formie niż jedno zdjęcie w gazecie. Tam można obejrzeć w wersji elektronicznej, w wersji internetowej całą galerię zdjęć jakiegoś wydarzenia. Także użytkuję także wersję elektroniczną gazet informacji codziennych. A może jutro zamiast do kiosku wybierzecie się Państwo po porcję porannej prasy do internetu? To już ostatni odcinek programu, w którym nasi bohaterowie opowiadali o możliwościach, jakie daje internet, i pokazywali, jak w praktyce ułatwia on ich codzienne życie. Pokazaliśmy, że dzięki internetowi możemy oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i czas, zarówno przy planowaniu podróży, jak i na zakupach. Mówiliśmy dużo o wymianie i zdobywaniu wszelkich informacji oraz o wzajemnym komunikowaniu się przez sieć. Dotarliśmy nawet do kuchni, w której internet oczywiście nie zastąpi pani domu, ale może być dla niej pomocą i źródłem inspiracji. Jak Państwo widzieli, w internecie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań. Zachęcamy do własnych poszukiwań i odkrywania sieci. Nie ma się czego bać, to naprawdę proste.